Cześć, siemanko, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No niestety nie udało się wam wbić 1500 łapek, zabrakło wam chyba 200, ale ja mam dobre serduszko i ja wam kupię tą premeczkę z pelerynką. Więc teraz macie wyniki losowania z poprzedniego odcinka. No i jak widzicie, kolega wziął udział, kolega wygrał. Wierzę, że w tym odcinku wbijecie 1500 łapek w górę, proszę was, wierzę, że to zrobicie. Do tego zasubskrybujcie kanał, czerwony guzik subskrybuj wraz z dzwoneczkiem. Zobacz, upewnij się, czy dzwoneczek masz zaznaczony, czy dostajesz powiadomienia. Bo codziennie robię live'y o 20 i odcinki co 2 dni. No i co najważniejsze, napisz komentarz. I taka ciekawostka, że jeżeli mi się w tym odcinku nie uda zrobić fraga, pisz wyzwanie, które mam zrobić w kolejnym odcinku jako kara, takie urozmaicenie do odcinków. A teraz zapraszam was do oglądania. Na taniego Minecrafta, yeah. Mordo, szybko wbijasz, premkę wybierasz, kodzik wpisujesz, potem wielki im, dikim się radujesz. Koledzy w szoku, też by chcieli takiego mieć. Polecam usługę i wybierasz Maltixonka. Dobra, mordeczki, jak widzicie po tytule, jesteśmy sobie już tutaj w Minecrafcie i wiecie, na czym odcinek polega. Mam koło fortuny, ile mogę wydać pod hashtag sklep i po prostu za ile sobie mogę kupić itemki. Daję sobie dwie szanse, dwie próby, czyli po prostu mogę, jeżeli mi za pierwszym razem nie wyjdzie i ktoś mnie zabije, po prostu mam drugą szansę, mogę wykorzystać te parki albo te panie do graczy, albo w jakiś sposób. Jeżeli mi się nie uda tych na przykład w dwóch akcjach zabić kogoś, ja zginę, dajecie mi wyzwanie jako karę i muszę w kolejnym odcinku to zrobić. Dobra, może wam powiem, ile jest przygotowane. Jak widzicie, 25 dolarów, 50, 100, 150, 200, 100, 5 i 70, więc jest tak... pół na pół, że wyleci coś fajnego, więc dobra. Kręcimy. Proszę, dajcie mi dużo. Okej. Okej, jest fajnie. Naprawdę jest fajnie. Za tą cenę mogę sobie kupić naprawdę spoko dużo itemków. Więc widzimy się zaraz. Dobra, jak widzicie, wydropiłem 70 dolarów. Ja oczywiście mam puste IQ, mam puste wszystko. I zobaczmy, co mogę za 70 dolarów w sklepie kupić. No wydaje mi się, że... Znaczy, powiem wam, że jakoś tak dużo też nie mogę kupić, ale mogę sobie pozwolić na pewno tak. I patrzcie, co ja kupię i napiszcie i w ogóle przemyślcie, co wy byście kupili. Ja muszę to liczyć. Aha, ja to też muszę... Dobra, czyli tak, secik kosztuje jakieś 2,50. Kolejny, wezmę sobie dwa sety, czyli to już jest 5 zł. Ja sobie od razu założę secika, poukładamy sobie, czyli dałem już 5 zł. 65 mam do wykorzystania. I teraz tak, pozwoliłbym sobie na kupienie piątki, na kupienie sobie za 20 zł. Czy zaryzykować kupić szóstkę, czy nie? Zaryzykuję za 20 zł. Dałem już ile? 5 zł, dodać 6,50, dodać 20. To jest 25 zł już dałem, ok? Może niepotrzebnie kupiłem szóstkę, no ale dobra. 25 zł już dałem. Do tego sobie kupmy 4 perły, wystarczą oczywiście. Kupmy sobie strzały. Muszę też patrzeć, ile dałem. Dajmy, że już dałem 30 ze strzałami. 30 dolarów dałem. Nie no, starczy mi na wszystko teoretycznie. 30. 42. Okej. Ej! Niepotrzebnie kupiłem szóstkę i się zbłaśniłem trochę. 42. Okej. 42. 4 koksy, czyli 44. 8 tych. 45. Mogę jeszcze wydać 25. Mogę jeszcze 25 wydać. Nie mam trójki odrzutu i właśnie nie wiem, czy go kupić, bo jest drogi. Kupię sobie go na końcu, jeżeli mi starczy. Dałem 45 i teraz tak, to kosztuje 5 zł. Czyli 50, 55, 60, ok, 60. I zostało mi 10 dolarów do wykorzystania. Czy ja wszystko mam? Upewnij się, czy wszystko masz. Koksy mam, refy mam, ok, strzałę mam tutaj, perełki też mam. Okej, okay. Ktoś mi TNT rzucił, dzięki za TNT tutaj gracze, pozdrawiam was pięknie. Okej, okay. Antybuty, właśnie. Mogę jeszcze wykorzystać 10 dolarów. I właśnie dobrze, że teraz spojrzałem, po 2 złote też są drogie. No to sobie już nie kupię sobie Knowbacka trójki, bo mi nie starczy. Okej, okay, dobra, no to kupimy sobie tak, raz, dwa, trzy. I to wychodzi 66
i zostaje mi jakieś 5 zł mniej więcej. No 4 zł 5. To bym sobie jeszcze kupił za to. Albo nie, zostawię sobie, bo nie potrzebuję wiedzy. Albo dobra, kupię sobie jeszcze jeden. Okej, dobra. Gracze mi rzucili obsydian, nie wiem po co. Nie mogę tego wykorzystać niestety. Okej, tak mniej więcej wygląda moje EQ za $70 w sklepie. Mam 6. No i postaramy się coś z tym zrobić. Ja tutaj zaraz do was wrócę, jeżeli uda mi się gdzieś wypatrzeć okazję, szansę. I widzimy się w jakimś fragu. Dobra, udało mi się chyba fajną osobę wypatrzyć. Gramy na odpierdzielcu. Mamy tu jakiegoś chłopa, który ma nick xlethar. On napisał, kto klepa TPA, coś takiego mniej więcej pisał. Sprawdziłem, jest sam w gildii, bo jeżeli byłoby dwóch w gildii, to tak za bardzo bym się nie brał, ale jest sam. Zaryzykujemy i powiem wam, że zrobiłem na początku duży błąd, bo mogłem kupić sobie oczywiście więcej. No mogę po prostu sobie kupić jakby więcej setów. No ale dobra, xlethar. Pójdziemy sobie na losowe kordy, bo ja sobie koksa wcześniej jednego zjem, bo kupiłem 6 koksów, więc mogę jakby 3 koksy sobie dobrać jak coś, nie? Dobra, TPA, xlethar. Okej. Kupię sobie efekty na początku. Jeszcze sobie kupię stręża zaraz. Ale zobaczymy, czy mnie tepnie w ogóle. Może być naprawdę ciekawie, czy fragalnie zrobi, czy zrobi nóżki, czy po prostu tepnie na równy teren. Okej, dobra, okej. Jest z kolegą. Nie włączyłem makra, czekajcie. Muszę makro włączyć. Kurde, ale mi to trochę dało. Trochę na minus jestem. Nie ukrywając, jestem troszkę na minus, bo makra nie włączyłem. Mam stręża dwójkę, jest ich dwóch. Jest ich dwóch i nie wiem, co teraz mam zrobić za bardzo. Okej, gościu zmienia seta dość szybko. Ja jeszcze nie muszę. Okej, dobra, jest git. Okej, nie spodziewałem się tego naprawdę. Okej, ciekawe, czy mnie teraz uderzy, jak antybuty trzymam. No uderz mnie, dawaj. Masz psychę, to mnie uderzysz. Ha, pokazuje, że nie. Jednego zabiłem, okej, bardzo fajnie. Czyli gościu po prostu tepa w nóżki. Rzucaków nie mogę wykorzystywać, bo jest godzina. Siema, 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 siema. Zjadł sobie koksa z tego, co widziałem wcześniej. Czy ja go zabiję, zobaczymy. Mam jeszcze jednego koksa, ma stręża. Mam jednego koksa, ma stręża, widzowie. Okej, okay. Mam seta nowego, więc spoko. Jeżeli nie ogarnie zmiany seta, to go zabije. Musi mu coś paść i musi po prostu od tego zginąć. Ale się wije jak mrówka. Albo jakiś węgorz wodny. Dobra, zjadł koksa, ogarnął koksa. Nic mu jeszcze nie padło. Czemu on je refy? Coś mu się zbugowało chyba. Zmienił seta z tego, co widzę. No chyba z tego, co widzę, zmienił seta i zjadł sobie koksy, więc teoretycznie ujmując rzecz, że nie mam szans. No bo skoro on ma zjadł koksa i ma seta nowego, no to jak go zabiję? Garda mu się zbugowała, nie zbugowała mu się. Mi set pada kolejny. Ale mam jeszcze jednego na zmianę, który po prostu nie jest. Kolejnego koksa zjadł. Aj, kręcę. Mam refy, czat. Wydaje mi się, że on jeszcze jednego koksa ma. Nie uda mi się. Nie uda mi się, bo on ma ten. Bo on ma koksy, nie? Kurde, będę musiał go jakoś tutaj wyhaczyć czy coś zrobić. Ale wydaje mi się, że mi się nie uda raczej. Będzie mnie rozkopywał pewnie. Co on zrobi w takiej sytuacji? Zmienił sobie seta. Ma jeszcze. Nie ma. On na refach jest. Muszę go na one shota zabić. Na one-shota, no bo jest na refach. Nie udało mi się na one-shota. No niestety miał przewagę tego jednego koksa. No nie udało się niestety, ale pierwszego fraga mamy. Więc myślę, że możemy to zaliczyć. Kurde, no szkoda, że go nie zabiłem. Teoretycznie on był na refie, chciałem go one-shotować, ale wydaje mi się, że albo miał lepsze makro, albo po prostu jakieś lepsze hity. Ale nie lubię się bić z takimi graczami, którzy się wiją jak węgorze. No bo widzieliście, że on tak dookoła, tak jakby jakiegoś downa miał, tak gonił, więc no teoretycznie udało się fraga zrobić, ale też nas zabili, więc jest 1-1. Wydaje mi się, że kary nie powinno być, bo zabiłem, bo na tym polegał odcinek, żeby zabić. A że było 2-1, no to wiecie jak jest. Myślę, że możemy skończyć ten odcinek pozytywnie.
Napiszcie, co wy o tym sądzicie, jeżeli po prostu ja kogoś zabiję, bo taki jest sens odcinka, żeby jedną osobę zabić, ale na przykład druga osoba mnie dobije. Czy to zaliczamy, czy muszę jeszcze raz powtórzyć challenge? Więc piszcie w komentarzach, bo to jest naprawdę ciekawe, co mam w takiej sytuacji zrobić, bo sam nie wiem. Ale ten odcinek zakończymy na tym. Piszcie pomysły, jak możemy wykorzystać koło fortuny. Bo naprawdę to jest fajne, to koło fortuny, można w szerokim zakresie je wykorzystać. No i co, piszcie komentarze, a my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, narazka i elo, elowinka, puf.